Dzień dobry Państwu. Ta fotografia przedstawiająca, wydaje się, miniony, nieistniejący już krajobraz wiejski, ona została zrobiona na Podolu, na tej części Podola, która wchodziła w skład ziem jeszcze II Rzeczypospolitej. Natomiast cytat, który widzimy u dołu, ocalić od zagłady przeżytki przeszłości znikające bezpowrotnie, a napisany przez pana Seweryna Udzielę, kolekcjonera i twórcę tego, co legło u podstaw Muzeum Etnograficznego w Krakowie, wydaje się bardzo dobrze oddawać sens tego, o czym dzisiaj chcemy rozmawiać. A rozmawiać chcemy o dziedzictwie kultury ludowej w programie Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Oczywiście kultura ludowa, temat, prawdę powiedziawszy, obcy mi i tak rozległy, nie zostanie dzisiaj zaprezentowany. Natomiast pewne wybrane zagadnienia pojawią się w mojej prezentacji i w późniejszej rozmowie z całą pewnością. Jednak trzeba powiedzieć, czym kultura ludowa jest, jak ją postrzegano. Zaczęto ją postrzegać i opisywać w wieku XIX. Nie będę wymieniał wszystkich autorów, jest ich zbyt wielu i ja ich nie potrafię też z pamięci wszystkich przywołać, ale wspomogę się tym, co napisał Oskar Kolberg w jednym z swoich pierwszych dzieł. A napisał tak: lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. I to są słowa z pierwszej strony, trzeciej serii dzieła opisującego Kujawy, z części pierwszej, wydane w roku 1867. Nie od rzeczy będzie powiedzieć tutaj, że to jego postrzeganie i te elementy, które uznał za istotne dla opisania zjawiska, które nazywamy kulturą ludową, one były bardzo trafne. Natomiast trzeba dodać jeszcze, że kultura ludowa wyrasta ze wspólnych doświadczeń historycznych, form gospodarowania, warunków życia, że na jej kształt wpływają intencje członków społeczności, cechy etniczne. Bardzo ważne są też warunki środowiska przyrodniczego. Kultura ludowa to folklor i sztuka charakterystyczne dla społeczności zamieszkującej określone tereny. I tenże Oskar Kolberg, współdziałając z hrabią Włodzimierzem Dzieduszyckim z nieodległego Zarzecza, między innymi, bo Włodzimierz Dzieduszycki miał wiele majątków i w wielu miejscach przebywał i działał i był aktywny. W roku 1880 stworzyli wystawę przy udziale Zarządu Oddziału Czarnohorskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Kołomyi, wystawę etnograficzną Pokucia. Nie jest akurat moją intencją opowiadanie o Pokuciu, ale tak się złożyło, że te elementy kultury ludowej, o których dzisiaj będę opowiadał, one są z Pokuciem związane. Ale zwróćmy uwagę, jeżeli Kolberg dokonał opisu tych elementów składowych, wydawałoby się już wszystkich, kultury ludowej, to chciałbym Państwu pokazać, w momencie, kiedy zaczęto już ściągać eksponaty, a ściągnięto ich bardzo dużo, bo około 10 tysięcy na tę wystawę, ściągnięto je z powiatów kołomijskiego, śniatyńskiego, chorodeńskiego, kosowskiego, zaleszczyckiego i borszczowskiego, to jakie materialne wyrazy
tejże kultury ludowej były potrzebne. Wyroby z wełny, lnu i konopi, wyroby toczone, łyżki, warząchwie, kufry, kuśnierstwo, kożuchy, czapki, skóry, wyroby różne, torebki, siekierki, fajki, wyroby bednarstwa, konewki i cebrzyki, narzędzia gospodarcze, narzędzia muzyczne, trębity, drumle, kobzy, wyroby z serów i nabiałów, bryndza, rzemtyca i narzędzia do ich wyrobu, ubrania i stroje, na przykład serdaki albo kapcie, przedmioty i opisy związane z ludowymi zwyczajami, ryby i narzędzia związane z rybołówstwem, wyroby myśliwskie, strzelby, pistolety, torby myśliwskie, przyrządy do konia. Bardzo ciekawie brzmią wyroby ormiańskie, skut, bo to wędzonki i salcesony, niezbędne na wystawie. Wyroby garncarskie, różne zabytki przedhistoryczne i dawne, rysunki, obrazy, modele chat z obejściem, mapy geograficzne, wyroby cygańskie, a do działu płodów górskich zaliczono jeszcze konie, owce i bydło huculskie, różne rodzaje drewna i wyrobów drewnianych, okazy roślinności i w końcu mineralogię, węgiel, sól i naftę. Proszę zwrócić uwagę, ile jeszcze elementów składowych, materialnych właśnie, doszło nam i dookreśliło ten obraz, który dopiero daje nam pojęcie o bogactwie i wieloaspektowości kultury ludowej. Dawna Rzeczpospolita i jej doświadczenia, formowanie się, tworzenie i współtworzenie kultury ludowej na Kresach, potem upadek Rzeczypospolitej, życie grup narodowych, grup etnicznych, grup ludności pod wielu okupacjami, a było ich naprawdę wiele, na przykład turecka, trzeba ją też brać pod uwagę, i proces tworzenia wspólnej kultury pod przymusem życia kolektywnego. Dzisiaj z tych części dawnej Rzeczypospolitej mamy takie państwa jak Polska, Ukraina, Białoruś i Litwa. Pewnie należy sobie zadać pytanie, jeżeli nie jest się znawcą kultury ludowej, a ja nie jestem, jestem tylko sekretarzem redakcji portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej, i zadaję sobie pytania, jak kulturę ludową, jak poszczególne jej elementy, jakieś istotne, jakieś namacalne, łatwe do uchwycenia, jak je przedstawić w naszej działalności i w programie muzeum. I zadaję sobie pytanie, czy jestem skazany, czy my jesteśmy skazani na dzieła Kolberga i innych jemu współczesnych badaczy, lub niewiele młodszych od Kolberga, znawców, którzy mieli zupełnie inną perspektywę niż my dzisiaj mamy, a obraz kultury ludowej jawił im się bez porównania bogatszy, bardziej spójny, całościowy, kompletny, a nie tak szczątkowy, jak nam dzisiaj się jawi. Należy zapytać o stan badań nad kulturą ludową i jej dziedzictwem, jak i na ile jest obecna w dyskursie publicznym, co pozostało z dziedzictwa kultury ludowej. Czego możemy dowiedzieć się z owego dziedzictwa o nas samych i o sobie nawzajem? Gdzie wytworzyła się pustka? Gdzie zniknęło otoczenie lub sąsiedztwo? Jak wpłynęło to na pozostałych? Gdzie są przetrwalniki albo ostańce tejże kultury? Czy szukać ich w powojennej kulturze ludowej i chłopskiej, czy już tylko w muzeach i archiwach? Kwestią osobną jest, czy istnieje jeszcze kultura chłopska, czy jedynie zjawisko znane jako folkloryzm, które nie udzieli odpowiedzi na stawiane przez Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej pytania. Kiedy pytamy, czy istnieje jeszcze kultura ludowa, czy istnieje jeszcze kultura chłopska, a w dodatku w jej kresowej odmianie, to odpowiedzi może nam udzielić chyba najbardziej kompetentny i właściwy do udzielenia tej odpowiedzi człowiek uczony w naszym kraju, profesor Zygmunt Kłodnicki,
urodzony w Niszborgu Szlacheckim na Kresach w województwie tarnopolskim. Polski etnograf, etnolog, doktor habilitowany w zakresie historii, profesor Uniwersytetu Śląskiego, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Ja z profesorem Głodnickim 3 lata temu nagrałem kilka rozmów i fragment jednej z nich pozwolę sobie Państwu zaprezentować. Nie jest długi, trwa około 12-13 minut i w tymże fragmencie doskonale profesor Kłodnicki wyjaśnia, co się stało z kulturą kresową, co się stało z kulturą ludową, jak zanikała, jakie były tego przyczyny i co to oznacza dla nas dzisiaj. Bardzo proszę o spokojne i cierpliwe wysłuchanie. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszej audycji jesteśmy gośćmi etnologa, profesora Uniwersytetu Śląskiego, Zygmunta Kłodnickiego. Wyjechaliście z Kresów, tak jak powiedziałeś, mieszkaliście na ziemiach tak zwanych odzyskanych i dorastałeś. Ale byłeś kształtowany przez ciągle jeszcze tę kresową kulturę, te kresowe wspomnienia, nazwy miejscowości, sytuacje, zdarzenia, które były opowiadane. Ludzi, którzy cię otaczali. Ale jak powiedziałeś dzisiaj w naszej rozmowie, której Państwo nie mieli okazji wcześniej słyszeć, byłeś też świadkiem zanikania tej kresowej kultury. W pewnym momencie ona uległa, czy w sposób naturalny jakoś rozpłynęła się w pewnej nowoczesności, tak? W pewnej naszej współczesności, która ją zdominowała. Był to protest sztuczny, naturalny? No nic nie jest stałego. Wszystko się zmienia. Zmienia się tak, jak nasze życie się zmienia. Tak samo i ta kultura, w której my tkwimy. Ja tkwiłem akurat w dwóch, bo jedna z nich to kresowa, która ze mną przyszła. Jakby za mną przyszła na ziemię zachodnie. Rodzice ją przewieźli, dziadkowie, sąsiedzi. Ja zostałem kresowiakiem, prawdę mówiąc, i zabrzmi to może zagadkowo, dopiero na ziemiach zachodnich. Wcześniej byłem za mały, ażeby ta kultura we mnie zdążyła wsiąknąć. Ale tutaj na ziemiach zachodnich, dokąd pojechaliśmy, pojechałem z rodzicami i dziadkami, to była kultura niemiecka. Niemcy dosyć szybko zostali wysiedleni z naszej miejscowości. Chociaż parę tygodni mieszkaliśmy razem, no ale wszystko po nich zostało. Więc narzędzia pracy, budynki, zagrody, kształty wsi, kościoły, ba nawet stary, no może nie stary, ale silny niemiecki koń Alma też został i pies Prinz, który plakał za swoimi właścicielami, którzy odeszli. Do dzisiaj ten placz pamiętam. Dzieci są wrażliwe na takie rzeczy. Więc i oto ta nasza kultura została wsadzona po niejako do tej nowej ziemi, w te nowe okoliczności. Ale nie oczekujmy, że to będzie analogia pełna jak z posadzeniem czegoś w ogródku. Nie. Nastąpiła dosyć krótka czasowo zespolenie tych kultur. Oto moi rodzice i dziadkowie nauczyli się, jak innymi narzędziami uprawiać ziemię. I że te zboża i rośliny okopowe i motylkowe, że tutaj lepiej owocują, dają plony, nieco inne odmiany. Tu się sadziło, prawda, także jeszcze i buraki cukrowe, i tytoń. Rzeczy, których tam właściwie nie było, bo było tak mało ziemi, że tylko podstawowe na utrzymanie, prawda, rośliny można było uprawiać. No w każdym razie tutaj tej ziemi było kilka razy więcej, a więc i to, a dla wsi rolnictwo jest podstawą.
Dlatego wieś, że żyje nie z przemysłu, a z rolnictwa. I czy to był pierwszy powód do tego, żeby zmieniać dosyć radykalnie, no zamiast cepami maszynę do młócenia i parę innych, prawda, jeszcze udoskonaleń. Więc siłą rzeczy ten sposób gospodarowania, znany doskonale rodzicom i dziadkom tam na Kresach, tutaj uległ modyfikacji, miejscami bardzo poważnej. I to był pierwszy powód, dla którego ta kultura zaczęła się zmieniać. Powód drugi był taki, że wprowadzane maszyny, a mimo wszystko wprowadzało się je, lata mijały, zmieniały pracę ludzi. Już się nie kosiło kosą, tylko były tak zwane trawiarki, jak ktoś nie miał snopowiązałki, ale głównie poniemieckie snopowiązałki. Któż to widział takie tam na Kresach? Do kopania ziemniaków zaczęto używać też maszyn, a nie tak jak wcześniej motykami, żeby je, prawda, wydobywać. Więc to rolnictwo, można byłoby przytaczać szereg innych przykładów, ale to rolnictwo zaczęło się zmieniać. Ludzie się obejrzeli, bo niektórzy w strojach ludowych przyjechali, tych częściach strojów ludowych, to inni się z nich śmiali, więc szybciutko je zarzucono. Niektórzy, ja też, używali w szkole niektórych słów nieznanych innym. To było powodem do tego, że koledzy się śmiali. Ostracyzm społeczny. Zarzucano bardzo szybko gwarę. Ubiór gwarę. Zwyczaje, jeżeli były odrębne. Tylko te kościelne się utrzymały, te związane z Bożym Narodzeniem i z Wielkanocą. Tryb życia codzienny w tych nowych warunkach ulegał zmianom. Ulegał zmianom, bo środowisko było nowe. Ono było także nowe ze względów politycznych. Kilka lat później zaczęto naciskać na mieszkańców wsi, ażeby zakładali spółdzielnie produkcyjne. Nazywano to wtedy kołchozami. Oczywiście ludziom się to ogromnie nie podobało, ale znaleziono rozmaite sposoby, ażeby ich zmusić do tego. To też wpłynęło na kształt życia w bardzo wielu stronach Polski, z grubsza rzecz biorąc w jednakową stronę, unifikacji. Bo czy to była spółdzielnia gdzieś pod Radomiem, czy w moich Laskowicach, tak się wówczas nazywały dzisiejsze Lasowice, to wymagania, regulaminy były jednakie. Jednakie było zaopatrzenie, no może częściowo odmienne rośliny uprawiane, bo w zależności od gleby i od klimatu, prawda? Ale generalnie rzecz biorąc, to ten proces unifikacyjny następował szybko i to było ciągłe odchodzenie od tej, co tu dużo kryć, samowystarczalnej i miejscami dosyć prymitywnej gospodarki na Kresach Wschodnich. A więc już te podstawy życia, którymi były produkcja roślinna i zwierzęca, już były częściowo odmienne. A więc pierwszy powód do tego, żeby ta kultura się zmieniała. Zapominało się coraz bardziej o spadku tym naszym kresowym, jak i o tym spadku niemieckim. Ten niemiecki spadek był materialny głównie, bo nie przyjęliśmy od nich kultury duchowej. Ale nasza kultura duchowa i społeczna, a więc rozmaite zwyczaje i obrzędy kresowe, one też zaczęły ulegać zmianom. I zwyczaje gospodarskie, zwyczaje dnia codziennego. Społeczeństwo pod wpływem także i środków, jak myśmy wtedy mawiali, musowego przekazu, to był przekaz masowy, a więc radia. Wcześniej przed radiami jeszcze były głośniki po wsiach, do tego możesz nie pamiętać. To zanim zradiofonizowano wieś, to były głośniki, w całej Polsce słuchano tego samego, przypuszczam. A myśmy to dziedzictwo wschodnie też musieli zarzucić w sposób, nikt nie nam nie nakazywał. Użyję tych przykładów z naszej rozmowy sprzed paru godzin, ponieważ zaczęto wprowadzać maszynę do młócenia, jeszcze kombajnów wtedy nie było, to zarzucono cepy, no bo do czego cepy, skoro są maszyny, człowiek się nie męczy. Czyszczenie zboża. Tam na wschodzie wiało się, gdy był wiatr, prawda, otwierano drzwi stodoły, jeżeli kto miał stodołę, no i podrzucał ziarno do góry, a plewy leciały razem z wiatrem. Więc były do tego specjalne maszyny do wiania, akurat zboża kręciła się korbą, do dziś pamiętam to. W polu kiedyś
Jakież to były piękne widoki. Stale kopice, które się pieczołowicie ustawiało, bo przecież jakby ktoś ustawił byle jak to, co sąsiedzi by o nim powiedzieli, prawda? Więc to były kopice krzyżowe, potem weszły w użycie dookolne albo nawet szeregowe, ale dużo później wprawdzie, gdy się upowszechniły kombajny, żadnych kopic już nie było na polach. Oglądamy i dzisiaj takie byle słomy, zwinięte, czasem uwinięte w tworzywo sztuczne, ale przecież te piękne obrazy sprzed 30-40 lat tych kopic na starych fotografiach możemy je oglądać. Weźmy świadomość ludzi, także tę kulturową. Dawniej na przykład tam na wschodzie i gdzie indziej też sądzono, że małe dzieci przed chrztem może porwać zła siła i odmienić na swoje dziecko gorsze. To uważano, że czarownica taka czy inna, postać demonologiczna, w rodzaju mamuny, tak nazywano w niektórych okolicach mamunami, te, które porywają dzieci i odmieniają na swoje gorsze, przestano w to wierzyć już, bo ogólny trend taki w kulturze był, że ta kultura się modernizowała pod wpływem nie tylko Kościoła, bo Kościół zawsze miał duży wpływ na stan kultury, ale także i tych środków masowego przekazu, a więc także prasy, która docierała na wieś, nie tylko Gazeta Rolnik Polski, ale także Przyjaciółka, która była chyba w każdym domu. Pisali je niezłej klasy specjaliści w taki sposób, że sporo ludzi to czytało. Zresztą po przyjeździe na ziemię tutaj zachodnie, czyli po II wojnie światowej, podjęto działania, ażeby wszyscy ludzie umieli czytać, a więc doszkalano. Starszych ludzi brano do szkoły i uczono popołudniami, tam nie wiem, czy raz, czy dwa razy w tygodniu czytania. Może te zabiegi nie były tak krańcowo doskonałe, nie wychowano z nich wziętych czytelników książek, ale już coś tam z prasy potrafili przeczytać, a już na pewno się podpisać. Ale dzieci wszystkie chodziły do szkoły już i w ten sposób analfabetyzm został zlikwidowany, a w rozlicznych książeczkach, podręcznikach i tak dalej to wykazywano, że te dawne obrzędy, dawne zabiegi magiczne są czymś wstecznym. W ten sposób ze wsi dosłownie wypędzano tego diabła. Ta kultura unifikowała się znowu w skali całego kraju. Była ani niemiecka nie była, ani kresowa nie była, ani środkowopolska nie była. Ona, kultura sama w sobie ma zamontowany mechanizm, który sprawia, że ona się zmienia, dopasowuje się do nowych warunków. I ta kultura, w której ja zdążyłem wyrosnąć i ty, Arturze, też, mimo że ty dorastałeś na drugim krańcu Polski, to w jakimś tam momencie i ty, i ja mogliśmy powiedzieć, że już nie jesteśmy nosicielami tej kultury kresowej, bo nie zachowujemy się tak samo jak na kresach. Czy tutaj tak jak ja to moi rodzice przenieśli na ziemię zachodnie. Więc ona została przez nas nieświadomie zarzucona. To, że teraz są te powroty, bo powstają towarzystwa, prawda, a to miłośników ziemi lwowskiej, a to tarnopolskiej i tak dalej, to my wracamy do tego, co nas, w czym widzimy ślady dzieciństwa, które było spędzone z tą kulturą. Ale my do tej kultury już nie wrócimy, mimo że wrócimy na te same miejsca. Ja do zagrody dziadków i tej mojej tam w Niszborgu, jak żeśmy byli razem, to było szukanie wspomnień o tej kulturze, to było szukanie wzruszenia naszego, ale doskonale wiedzieliśmy, że jadąc tam już nie zostaniemy tej kultury takiej, jaka ona była. Jeżeli poznaliśmy dzięki profesorowi Kłodnickiemu, co stało się z kulturą ludową, kresową, to łatwiej nam będzie przejść do następnego etapu tej rozmowy, czyli do próby opisania pewnych aspektów tejże kultury na podstawie zachowanych materialnych
szczątków, artefaktów, obiektów muzealnych. Mam na myśli obiekty muzealne w zbiorach głównie Muzeum Kresów w Lubaczowie, ale też w zbiorach innych podkarpackich muzeów. Dlaczego po te właśnie sięgam? Ponieważ są pod ręką, ponieważ są w znacznej mierze już opisane, a także niektóre z nich były wystawiane, to znaczy, że one po pierwsze już jakoś były prezentowane publiczności, a po drugie, gdyby je połączyć z nowymi nabytkami albo z obiektami, które, o których wiemy, że są w nawet nieodległych, licznych muzeach województwa podkarpackiego, to można z tego stworzyć bardzo dobrą opowieść. Czy to będzie w formie wystawy muzealnej, czy też to będzie w formie jakiejś narracji na stronach portalu, to jest jeszcze do uzgodnienia. Być może, że obie formy wchodzą w rachubę, a może jeszcze jakieś nowe pomysły będą przychodziły nam do głowy. Chciałbym skupić się na trzech grupach obiektów. Tymi obiektami, które będą nam pomocne w narracji dotyczącej dziedzictwa kultury ludowej dawnej Rzeczypospolitej, Kresów dawnej Rzeczypospolitej, będą ceramika pokucka, kilimy z Kresów południowo-wschodnich oraz skrzynie ludowe rejonu nadsańskiego, czyli z powiatów lubaczowskiego, jarosławskiego, trochę może przeworskiego i okolicznych terenów leżących po obu stronach rzeki San. Zacznijmy więc od ceramiki pokuckiej. Pokucie to obszar, który leżał na południowych i nieodległych zresztą granicach Rzeczypospolitej. Było to terytorium sporne między Polską a Mołdawią. Spór został ostatecznie rozstrzygnięty po zwycięstwie hetmana Tarnowskiego pod Obertynem i od tego czasu stanowiło część prowincji małopolskiej korony. Po pierwszym rozbiorze Polski pokucie znalazło się pod panowaniem austriackim. Wspomniałem już o tej wystawie w Kołomyi, o tej wystawie z roku 1880, w której udział wziął nawet sam cesarz Franciszek Józef. I właśnie na tej wystawie miał okazję zobaczyć wyroby ceramików pokuckich. Tak bardzo mu się spodobały, że ostatecznie wyroby te trafiły na pokoje cesarskie w Wiedniu. Pokucie to obszar, który składa się z niewielu miejscowości. Kołomyja jest bez wątpienia stolicą Pokucia. Ważne miejscowości, a szczególnie ważne jako ośrodki produkcji ceramicznej, to Pistyń, Kosów, Kuty i inne, ale już nie tak znaczące. Widzą Państwo tutaj typowych mieszkańców Pokucia, czy właściwie nawet Huculszczyzny. Oto Huculi w swoich raczej odświętnych niż codziennych strojach. Odświętnych nawet mimo tego, że dwie osoby, które tutaj widzimy, chodzą boso, ale chodzenie boso nie oznaczało czegoś nienormalnego. Było raczej w owym czasie i w owym miejscu czymś zupełnie powszednim. Ceramika pokucka to tematyka, która czasem prowadzi do pewnych nieporozumień. Te nieporozumienia polegają na tym, albo biorą się stąd, że w kulturze ludowej, a szczególnie w kulturze takiego państwa wielonarodowościowego i wieloetnicznego, jakim była Rzeczpospolita, zdarzają się pewne
nieporozumienia dotyczące owego dziedzictwa. Dziedzictwo to okazuje się być tak wartościowe i tak cenne, że różne narodowości usiłują się do niego przyznać, a nawet próbują je sobie zawłaszczyć. Niezależnie od tego, mamy też do czynienia z pewnym uproszczeniem. I to uproszczenie w nazewnictwie niewłaściwe spotykamy nawet w opowieściach, w narracjach pracowników muzeów. Dla przykładu, sprzed dosłownie 2 tygodni artykuł z 2021 roku, upewniam się, i autor pisze w tym artykule następująco. Pisze o Włodzimierzu Dieduszyckim. Ordynat założył szkoły garncarskie w Kołomyi i Alwernii, którym dyrektorował Aleksander Bachmiński. To on stał się ojcem słynnej ceramiki huculskiej. Więc takie przedstawienie sprawy jest zupełnie nieprawdziwe i należy przeciwko niemu zaprotestować. Ceramika pokucka była oczywiście związana ze sztuką huculską, ale w ten sposób, że przeważnie polscy biegli rzemieślnicy, ceramicy, garncarze nawet można by tak powiedzieć, przywieźli ze sobą sztukę wytwarzania ceramiki zwanej półmajolikową, natomiast w większości odbiorcami ich wyrobów, ich pracy byli właśnie huculi. Żeby lepiej się te wyroby sprzedawały, to zaczęto tę ceramikę dekorować w takie ornamenty roślinne, geometryczne, zoomorficzne, antropomorficzne, elementy religijne, które bądź huculom się podobały, bądź występowały już jako wzory używane przy produkcji, przy zdobieniu innych wyrobów, innych przedmiotów. Więc jeżeli można mówić w ogóle o tym, że ta ceramika jest huculska, to tylko w tym sensie, że jest nośnikiem pewnych wzorów albo występujących w ogóle na huculszczyźnie, albo ulubionych przez huculów. Ale jeżeli chodzi o to, kto ją wytwarzał i właściwie do kogo należy ta spuścizna, to trzeba jednak powiedzieć, że wytwórcami byli polscy ceramicy. Największy zbiór ceramiki pokuckiej w Polsce znajduje się obecnie w Muzeum Historycznym w Sanoku. Mamy to szczęście, że w województwie podkarpackim mamy tak wspaniałą kolekcję. Ona została założona przez Aleksandra Rybickiego, ale również bardzo interesujące zbiory posiada Muzeum Etnograficzne w Krakowie, a mniejsze ilości obiektów znajdują się w posiadaniu licznych muzeów. Muzeum Kamienic Arsetych w Jarosławiu, no i oczywiście bogatą kolekcję huculianów o różnym charakterze, ale między innymi właśnie ceramiki pokuckiej posiada również Muzeum Kresów w Lubaczowie. Ja tutaj prezentuję Państwu zdjęcie z lat 30. przedstawiające rynek w Kołomyi i na tym rynku potężną część tego placu handlowego zastawiają różnego rodzaju wyroby ceramiczne. I proszę zwrócić uwagę, to jest ceramika najzupełniej użytkowa, ale nie widzimy tutaj żadnych wzorów, nie widzimy tutaj żadnych ornamentów takich, jakie kojarzymy z ceramiką pokucką. Dlatego, że czym innym były wyroby użytkowe na dzień powszedni, prawda, i do codziennego użytku, do przyrządzania, przechowywania, podawania potraw, a czym innym była ceramika odświętna, dekoracyjna, którą się umieszczało wysoko, która świadczyła o pozycji, o statusie społecznym, majątkowym gospodarza domu i całej rodziny.
I rzeczywiście pisze na przykład pani Magdalena Dolińska, kiedy z początkiem XIX wieku garncarze Kołomyi, Kosowa, Kut i Pystynia opanowali umiejętność produkcji pięknie zdobionej rytowaniem i malowaniem ceramiki majolikowej, naczynia gliniane służyły już nie tylko codziennemu użytkowi, ale także dekoracji izb mieszkalnych. Również piece zajmujące w domach huculskich niemal 1/4 izby stawały się jej ozdobą, gdy je ułożono z polewanych kafli, mieniących się brązowo-zielono-żółtymi barwami fantazyjnych motywów roślinnych i zwierzęcych. Najstarszym zabytkiem ceramiki pokuckiej, o ile mi wiadomo oczywiście, mogę się mylić, są dwa obrazy. Takie ceramiczne obrazy z wizerunkiem Matki Bożej i Świętego Mikołaja. Ja tutaj pozwoliłem sobie dołączyć jeden z tych obrazów, ten właśnie z wizerunkiem Matki Bożej. To jest Heligitria. Matka Boża wskazuje prawą dłonią na Dzieciątko Jezus, które trzyma lewą ręką. I obraz ten jest podpisany. Roku Pańskiego 1811, Mateusz Kowalski. I żeby było wszystko jasne, to pod spodem jeszcze napisano Matka Boża w języku polskim. Jest to, zdaje się, najstarszy w ogóle zachowany artefakt związany z ceramiką pokucką. A to, że jest w języku polskim i że tak charakterystyczne nazwisko jak Kowalski zostało tutaj uwiecznione, potwierdza jednocześnie to, o czym mówiłem. Natomiast w 1923 roku zebrano dane spośród garncarzy, którzy pracowali w Pistyniu, i okazuje się, że było w tym roku aktywnych zawodowo 22 garncarzy i spośród nich tylko jeden był Rusinem. Te pozostałe rodziny to były rodziny polskie, rodziny katolickie, noszące nazwiska Sitarscy, Gruszczyńscy, Śniatyńscy, Markowscy, Romanowscy, Wspólniccy i Koszakowie. Jeśli chodzi o innych bardzo ważnych, bardzo znanych wytwórców ceramiki pokuckiej, to trzeba powiedzieć przede wszystkim o Aleksandrze Bachmińskim, który został nagrodzony złotym medalem na Lwowskiej Wystawie Krajowej w 1877 roku. Trzeba powiedzieć o Tomaszu i Petroneli Nappach, o Michale Sowizdraniuku działającym w Kutach, o Petrze Łazarowiczu, no i o wspomnianej już rodzinie Koszaków, rodzinie Sławińskich. To w ogóle był ród cały garncarski, bo oprócz rodziców tam chyba 3 braci zasłynęło jako świetni, znakomici technolodzy, którzy potem pracowali również i nauczali w innych ośrodkach ceramicznych. Bardzo znany był Jan Broszkiewicz, to w ogóle człowiek, legenda, który po II wojnie światowej osiadł w Oławie koło Wrocławia. Tutaj dołączyłem faksymile podpisów garncarzy pokuckich. Widzimy tutaj podpisy właśnie Piotra Koszaka, o którym wspominałem, Bachmińskiego, pani Napowej i Józefa Baranowskiego. Co jest ciekawe, to kiedy powstała w Kołomyi, zresztą również przy staraniu hrabiego Włodzimierza Dzieduszyckiego, Szkoła Przemysłu Ceramicznego, zwana też Krajową Szkołą Garncarstwa, to jednym z wykładowców tej szkole był Stanisław Dębicki, pochodzący z Lubaczowa malarz, rysownik, a późniejszy profesor Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, który przejął katedrę po Stanisławie Wyspiańskim. Zresztą nie tylko on, bo w szkole tej uczył także znany portrecista i pejzażysta Stanisław Daczyński, uczeń Jana Matejki. Ładną wystawę ceramiki pokuckiej urządziło Muzeum Etnograficzne, Muzeum Narodowe w Krakowie, i tutaj prezentują
obiekty ze zbiorów tego muzeum. Tutaj jeszcze jeden kafel, to już ostatni kafel licowy, formowany ręcznie, zdobiony pobiałką i glazurowany, wypalany. Kafel jest bardzo stary, z 40 lat XIX wieku i przedstawia młynarza, który ostrzy oskard, dzisiaj pewnie zwalibyśmy go kilofem, na kole młyńskim, na takim toczku z piaskowca. Co jest bardzo interesujące, kafel pochodzi prawdopodobnie ze wsi Moskalówka koło Kosowa, z nieznanego bliżej warsztatu gardzarskiego, a tam działało w pierwszej połowie XIX wieku kilka. I w jednym z nich, należącym do Iwana Baraniuka, czyli Jana Baraniuka, uczył się zawodu tenże Aleksander Bachmiński, o którym mówiłem, ten najsłynniejszy pewnie mistrz pokuckiej ceramiki. Natomiast dla nas interesujące może być to, ze względu na lokalny patriotyzm, że rodzina Baraniuków przez kilka pokoleń również była wytwórcami ceramiki pokuckiej. I syn Iwana, Michał Baraniuk, który używał też nazwiska Baranowski, ale znany jest czasami i prezentowany w Muzeum Huculszczyzny w Kołomyi jako Michajło Baraniuk, miał kolejnych potomków. Jednym z nich był pochodzący z Kołomyi i osiadły w Jarosławiu pan Jan Baraniuk, który już świętej pamięci dokonał żywota jako emerytowany, przeniesiony do rezerwy, major Wojska Polskiego. Wiem z całą pewnością, że był synem znanego ceramika i z domu rodzinnego z Kołomyi udało mu się wynieść i przenieść przez wojnę jeden malutki, niewielki wyrób, pamiątkę rodzinną, która obecnie jest w zbiorach potomków tejże rodziny. Jeżeli opowiadam o tej ceramice pokuckiej i o tym, jak jest ona ważna, że nawet staje się często przedmiotem takiego pewnego współzawodnictwa, jak gdyby o przypisywanie autorstwa, to nie dzieje się to bez powodu. Ta ceramika potrafi zachwycać, pomimo tego, że jest często nieporadna w swojej technologii. Nie tylko kolory, o których mówiłem, a więc te brązy, zielenie, żółcienie, taka kremowa biel, bardzo charakterystyczna dla podstawowych wyrobów pokuckich, są interesujące. I nie tylko te ornamenty, o których już mówiłem, ale również same formy wyrobów. Inaczej wyglądają te wyroby, również kafle piecowe, wykonywane przez ceramików z Kosowa, Pistynia, a inaczej wyglądały wyroby, które powstawały bądź w samej kołomyjskiej szkole, albo już wykonywane przez rzemieślników wykształconych albo pozostających pod jej wpływem, ponieważ ceramika pokucka to wazony, dzbany o pękatych brzuścach, podłużne talerze, patery, kubki, które wychodziły ze szkoły kołomyjskiej. One różniły się swoją formą. One nawiązywały do pięknych form świata antycznego, do greckich waz, amfor, i w jakiś sposób też swoją formą i ornamentyką do wyrobów na przykład tyrolskich. Ja pozwolę sobie zaprezentować taki niewielki kubeczek, bardzo akuratny, dobrze się go trzyma i świetnie by się z niego piło. I w tę kolorystykę, o której mówiłem, typową dla wyrobów pokuckich, wkomponowany jest błękit, który właściwie nigdy nie występował w tej starszej ceramice pokuckiej, ale zaczął być wprowadzany przy okazji wyrobów kołomyjskiej szkoły rzemiosła ceramicznego.
i po tym właśnie te wyroby odróżniamy od ceramiki pokuckiej tradycyjnej. Drugą grupą przedmiotów, które są właśnie w zbiorach Muzeum Kresu w Lubaczowie bardzo bogato prezentowane i pracownicy naukowi muzeum posiadają o nich dużą wiedzę, która może być wykorzystana w tworzeniu programu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Są kilimy. Kilimy z Kresów południowo-wschodnich, tak to należałoby nazwać, pamiętając, że do owych Kresów zaliczamy województwa wołyńskie, tarnopolskie, stanisławowskie i lwowskie i że z całą pewnością Lubaczów, także Jarosław, nawet miasto Rzeszów i Tarnobrzeg i Krosno w województwie lwowskim przed wojną leżały. Kiedy więc mówimy właśnie i mamy taką świadomość o Kresach, to pamiętajmy też, że my częściowo żyjemy również na tych kresowych terenach, przynajmniej jeśli chodzi o podział administracyjny czasów II RP. Kilim to tkanina dekoracyjna, dwustronna, wykonywana wątkiem z przędzy wełnianej na osnowie lnianej albo konopnej, bardzo rzadko wełnianej czy bawełnianej. Len i konopie są najmocniejsze. Kilim jest dekoracyjny dwustronnie, dzięki czemu można go eksponować zarówno od strony prawej, jak i lewej. Prawdę powiedziawszy, on nawet nie ma lewej, tylko ma dwie prawe, co pozwolę sobie zademonstrować na tym obiekcie, który nabyłem 20 lat temu w Czortkowie i który bardzo dobrze reprezentuje wyroby kilimiarskie już XX wieku. W Polsce kilimy były niesłychanie powszechne. Nazywano je derka, gunia, koc, kobierzec, kobierczyk, dywan. Kilimy służyły do nakrywania łóżek. Nazywano je, tak z języka ruskiego, łyżnykami. Takie podstawowe, pierwotne łyżnyki to wyroby wykonywane z wełny owiec czarnej i białej i komponowano z nich albo kilimy pasiaste, albo tworzono z nich bardzo specyficzne rąby. I to były takie właściwie najpierwsze, najstarsze, najbardziej archaiczne formy na przykład huculskich wyrobów. Inne kilimy nazywano poławocznikami i nimi okrywano poduszki, nakrywano ławy, stoły, kilimami przykrywano się do snu, zawieszano je na ścianach i jako dekoracje, i jako rodzaj takiej opony, czy też elementu izolacyjnego. Okrywano nimi ławy, skrzynie, w późniejszych czasach nakrywano nimi podłogę, ale także stopnie ołtarza, na przykład przy okazji zaślubin i nazywano je kilimy wesilni. Techniką kilimową wykonywano okrycia na konie, więc różnego rodzaju czapraki, używano je pod siodła, nakrywano wozy, sanie. W Polsce służyły też jako całuny pośmiertne, owijano nimi zwłoki, nakrywano trumny i te z Ruska nazywano potrumnyki. Prezentuję tutaj Państwu dwa rodzaje warsztatu tkackiego. Warsztat tkacki poziomy, charakterystyczny dla tkaczy zawodowych. Takich warsztatów używano albo w dużych firmach, w dużych ośrodkach, które zajmowały się produkcją kilimów, albo używali ich w swoich chałupach tkacze zawodowi. Szerokość takich kilimów wynosiła najczęściej 1,20 m, 1,30 m i dociskano je płochą z napędem nożnym. Płocha bardzo silnie uderzała i takie kilimy były bardzo wysokiej jakości. Różniły się znacznie od tych, które, no właśnie, robione były na
warsztatach tkackich pionowych. Warsztat tkacki pionowy dawał wyroby o prawie połowę węższe, około 60 cm, ponieważ w domach, głównie kobiety, ale także mężczyźni czasem, tkali to, co było do domu potrzebne, a więc głównie płótno lniane. I to płótno miało taką szerokość, żeby można było z niego zrobić pół koszuli, luźnej, swobodnej koszuli, czyli około 60 cm. Z dwóch części zszywano taką koszulę, dodawano rękawy, a konstrukcja tkacka, konstrukcja tego warsztatu tkackiego pionowego nie pozwalała na poszerzenie wyrobu. W związku z tym tkano też kilimy i później je ze sobą zszywano. To są właśnie te poławoczniki, o których chwilę wcześniej mówiłem. Jeżeli chodzi o ich kolorystykę, to były wykonywane albo z wełny szarej i białej, albo z rudziało-czarnej, ale wełnę tę również farbowano. Głównie używano barwników naturalnych, które były lokalnie dostępne. To były wyciągi z roślin, marzanny, rezedy, urzetu, skory drzew, skory brzozowej, kory dębowej. Korzystano z suszu larw czerwca. Używano także soku z jagód. Przedstawiam tutaj kilimy stare i bardzo piękne, o szlachetnej i takiej bardzo pięknie stonowanej kolorystyce. To są kilimy wykonane właśnie z użyciem barwników naturalnych. Ten drugi kilim, na którym wiszą dwie strzelby i broń biała, to są kordelasy myśliwskie, pochodzi ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie i, o ile mi wiadomo, był wypożyczony do Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu, do filii Muzeum Kamienic Arsetych w Jarosławiu, gdzie stanowił wystrój, wyposażenie odtworzonego we wcześniejszej wersji gabinetu Włodzimierza Dzieduszyckiego. Natomiast od połowy XIX wieku pojawiły się barwniki chemiczne, zmieniła się kolorystyka i zmieniło się nasycenie kolorów kilimów. Ja tutaj prezentuję na zdjęciu ten kilim, na tle którego siedzę. On już jest barwniejszy i tutaj już widzimy wielką różnicę w stosunku do kolorów, które prezentowałem na kilimach poprzednich. No ale ten następny kilim, on już po prostu uderza intensywnością swoich barw, szczególnie żółcieni, czerwieni, zieleni, nasyceniem czerni nawet, rzekłbym. I on już został wykonany przy użyciu barwników anilinowych. Tutaj nasycenie kolorów jest bardzo duże, ale ten kilim pochodzi najprawdopodobniej z pierwszej połowy, góra połowy XX wieku. Znane są takie opisy, kiedy ludność uboższa, tkacze, na przykład z Pokucia, z Huculszczyzny, przyjeżdżali do większych miast i tam wchodzili w jakieś układy handlowe z krawcami, a ci pracujący w miastach, właściciele zakładów krawieckich, sprzedawali im jakieś resztki tkanin fabrycznie produkowanych i tkacze kilimów wygotowywali i odzyskiwali barwniki z tych resztek zakładów krawieckich i tymi barwnikami pozyskanymi w ten właśnie sposób barwili swoje wełnę, z której wykonywali swoje wyroby. Ornamentyka kilimów południowo-wschodnich ziem Rzeczypospolitej była bardzo wyrazista i bardzo specyficzna. Tkacze wiejscy pracowali w domach, w takich ośrodkach jak Stary Zbaraż, Tłuste w województwie tarnopolskim, ale też pracowali w pracowniach dworskich, na przykład w Załośćcach, tam gdzie potężny zamek Koniec Polskich, a później Dobra Potockich, lub w Oknie. Należy powiedzieć, że jest to okno należące do rodziny Fedorowiczów, do Włodzimierza Fedorowicza, który był wielkim znawcą i kolekcjonerem
Kilimów. Pracował u niego swego czasu Iwan Franko, który również stał się znawcą tej tematyki. Te zbiory, które Włodzimierz Fedorowicz posiadał i te warsztaty, które prowadził, cała pracownia, spłonęły w roku 1917, podpalone przez wycofujące się wojska rosyjskie. Ta ornamentyka brała się albo z tradycji lokalnej, własnej, ale trzeba pamiętać, że ona podlegała też wcześniej wpływom sztuki tkackiej wschodniej. Tradycyjne ogniska kilimiarskie i specyficzne zornictwo były związane również z rejonem borszczowskim i odmienne, ale też bardzo swoiste, z regionem kosowskim, gdzie tkaniny te wykonywano sposobem całkowicie chałupniczym, a warsztaty powstawały przy pewnych próbach wspomożenia ze strony rządu, Wydziału Krajowego w Galicji, z tak zwanych warsztatów naukowych. Geometryczne zdobnictwo kilimów południowo-zachodniego Podola, huculskich i pokuckich, czerpało z tradycji tkanin ludów tureckich, natomiast kilimy Podola Wschodniego były inspirowane tkaninami perskimi, jedwabnymi i kobiercami. Natomiast bardzo interesującym kilimem jest ten, który Państwu pokazuję, właściwie kilimkiem, który na czarnym tle posiada jaśniutką, zygzakowatą bordiurę i układ pasów, na których widzimy przedziwnie stylizowane elementy roślinne o też niespotykanej kolorystyce. Trzeba pamiętać, że on pochodzi, tak jak powiedziałem, ze starych Kut, a stare Kuty były kolonią ormiańską. I ten specyficzny ornament i ta bardzo specyficzna kolorystyka prawdopodobnie wynikają z innej, właśnie ormiańskiej tradycji tkacza niż z tradycji tego regionu, jakim jest Pokucie. Ten kilim również znajduje się w zbiorach Muzeum Kresów w Lubaczowie. Natomiast innego rodzaju ornamentami, które spotykamy na późniejszych kilimach, mogą być te, które były inspirowane zdobnictwem zachodnich tapiserii, gobelinów o motywach kwiatowych, które przenikały do podolskich zamków, pałaców, dworów w wieku XVIII. Z pracowni dworskich, na przykład w Zawoźcach, taki ornament trafił do warsztatów wiejskich, przyjął się, zadomowił i został, że tak powiem, przez tkaczy lokalnych oswojony. Tutaj kolejny przykład takich właśnie stylizowanych, zgeometryzowanych róż, czyli ornamentu roślinnego, wyjątkowo dużego. Natomiast ten przepiękny kilim wydaje się nawiązywać w swojej ornamentyce do wspomnianych wcześniej wyrobów perskich. Zachowany jest i znany jest taki artykuł, rodzaj recenzji Iwana Franki, w której wchodzi w dyskusję ze znakomitym znawcą kilimiarstwa, w ogóle sztuki dywanów wschodnich, kustoszem o światowej sławie, z Alojzem Riglem. Riegel wyraził się troszeczkę może zdaniem Iwana Franki niefortunnie, mianowicie analizując ornamentykę kilimów podolskich, wyraził przypuszczenie, że naród rusiński można podzielić na dwie grupy. I tutaj granicą pewną jest rzeka Dniestr. Akurat trafiło to na ten czas, kiedy problemy narodowościowe były pod koniec wieku XIX szalenie ważne dla narodów dawnej Rzeczypospolitej. I Iwan Franko odniósł się do tego w taki sposób, jak gdyby
zarzucenie Riglowi nieprawdy czy też takiej pomyłki naukowej było dla niego kwestią bardzo ważną, może nawet najważniejszą ze względu na tę integralność terytorialną i narodowościową, którą Rigel kwestionował. Ponieważ tekst jest bardzo długi, ja pozwoliłem sobie tutaj pewien fragment jego wkleić. Kto będzie chciał, to może się z tym tekstem zapoznać, ale nie będę go w tej chwili cytował. Natomiast zwracam uwagę, że kwestia wydawałaby się drobna, niepozorna, którą mogą się interesować tylko kolekcjonerzy czy miłośnicy kilimów albo sztuki ludowej, etnografowie, mogła być bardzo ważna i stać się kwestią niemalże wagi politycznej. Bardzo interesujące jest wspomnienie, które pozwoliłem sobie tutaj zamieścić, pani Marii Zaleskiej z domu Dec, pochodzącej z Milna, która doskonale opisuje sposób produkcji kilimów, opisuje tutaj w tym niedługim tekście również technologię, ale i ornamentykę i opisuje też pewien upadek kultury ludowej. Akurat ona w tym kontekście właśnie związanym z kilimami. Również zachęcam do zapoznania się z tym tekstem. Ja pozwolę sobie tylko przeczytać te dwa, trzy ostatnie zdania. Milnianie, wyjeżdżając na zachód, zabierali ze sobą kilimy, ćwiluchy, a niektórzy też krajki, jak moi dziadkowie, pisze pani Zaleska. Pakowali je do skrzyni lub tobołki. Rzeczy te miały dla nich wartość nie tylko materialną, czuli też sentyment do tych rzeczy, ponieważ najczęściej był to ich posag. Z biegiem lat kilimy te zaczęły zastępować dywaniki, natomiast ćwiluchy rozpruwano na szwie i używano jako chodniki. W okresie II wojny wiele kilimów zostało zamienionych na swetry, bo z jednego ćwilucha, to jest nazwa lokalna kilimów, tych bardzo wąskich, tych, które nazywano poławocznikami, można było zrobić dwa swetry dla dziewcząt. Tutaj przedstawiam taką reklamówkę fabrycznego składu kilimów gliniańskich oraz zabawek rzeźby i sztuki ludowej, ale także chodników i wyrobów łowickich. Firma położona, czy mająca siedzibę w Glinianach, miała filię w Lwowie przy ulicy Halickiej, a także przy ulicy Kopernika, a firma nosiła nazwę Kilim Gliniański. Zresztą gliniany były ośrodkiem tak potężnym tkactwa kilimów, że miało tam miejsce, że miało tam siedzibę wiele firm, w tym bardzo znana firma Rusina Michała Hamuły, ale też bardzo nowoczesna i projektująca i wykonująca według znakomitych projektów nawet stylu Art Deco. I tutaj już troszeczkę odchodzę od sztuki ludowej, ale to Art Deco jednak wzorowało się, inspirowało się sztuką ludową i takie wzory art dekowskie projektowała na przykład dla wytwórni w Glinianach Zofia Stryjeńska. W przedwojennej Polsce było bardzo dużo ośrodków i pracowni kilimiarskich. Ja już pomijam te włościańskie, te produkowane przez zawodowych tkaczy w Chałupach, ale wymienię tylko tę właśnie wytwórnię jedną i drugą i trzecią w Glinianach, a więc przemysł chałupniczy w Glinianach, Polskie Towarzystwo Tkackie Kilim w Glinianach, Wytwórnia Kilimów Artystycznych Julii Tannenbaum w Glinianach, ale takie ośrodki jak Kosów, Pistyń koło Kołomyi, a więc te miejscowości, których nazwy już nam brzmią znajomo, bo słyszeliśmy je przed chwilą w kontekście ceramiki pokuckiej. Również w takich miastach jak Kraków, Warszawa, Zakopane występowały bardzo dobre stowarzyszenia czy spółdzielnie produkujące kilimy, ale i w Mikulincach koło Tarnopola, pięknych starych Mikulincach, Szkoła Przemysłu Ludowego i Domowego. I ta
którą jeszcze wypada wspomnieć, ale ta, która już no, nie weszła do dwudziestolecia, wytwórnia Władysława Fedorowicza w Oknie na Podolu. Klimy polskie były o tyle istotne, że już w okresie międzywojennym, w okresie II Rzeczypospolitej, one zostały przyswojone przez swego rodzaju zjawisko folkloryzmu, czyli wykorzystano je i upatrywano w ich produkcji, w ich projektowaniu takiej roli, która miała wzmacniać, podbijać jakieś poczucie więzi, dumy narodowej. Zresztą klimy te trafiły na bardzo słynną wystawę w Paryżu, gdzie wystawa odniosła wielki sukces i kilimy, w ogóle tkaniny polskie były nagradzane wieloma medalami. One oczywiście już były projektowane przez takich artystów jak niekoniecznie do tej wystawy, ale w ogóle Stanisława Wyspiańskiego, Władysława Skoczylasa, Zofię Stryjeńską, o której już wspomniałem, Wojciecha Jastrzębowskiego, Bogusława Tretera, Józefa Czajkowskiego i wielu, wielu innych. Teodora Grota, no nie wypada pominąć. Ich zamysłem było to, by klimy stały się wizytówką odrodzonego państwa polskiego. I dlatego, jeśli mówimy o dziedzictwie kultury ludowej, kresowej, w kontekście dziedzictwa Rzeczypospolitej, dawnej Rzeczypospolitej, to prawie nie można, nie da się pominąć kilimów, i do tego gorąco zachęcałbym, żeby tę tematykę również do programu Muzeum Dziedzictwa Kresów włączyć. Kilim całkiem przyzwoicie prezentuje się również we współczesnym, oczywiście tradycyjnym wnętrzu mieszkalnym. Jak Państwo widzą, może stanowić doskonałe tło dla monitora komputera albo być tłem pod portret przodka nad łóżkiem. Trzecim elementem tej prelekcji, do którego wzięcia pod uwagę przy kształtowaniu programu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej bardzo gorąco bym zachęcał, jest tematyka skrzyń ludowych. Skrzynie ludowe, czy w ogóle skrzynie jako takie, to są najstarsze, jedne z najstarszych mebli, z najstarszych przedmiotów, które służyły człowiekowi od absolutnie bardzo starożytnych dziejów. Skrzynię można nazwać pramatką większości mebli użytkowych, skrzyniowych na pewno, a przypominam Państwu, że do mebli skrzyniowych zaliczamy nie tylko szafy, kredensy, komody i różnego rodzaju odmiany skrzyni, które nazywamy skarbczykami, sepetami, kabinetami, kuferkami, kuframi, szkatułkami, ale także takie meble jak stoły i krzesła nawet. Dlatego, że gotyckie stoły to były właśnie skrzynie z uchylnym blatem i stojące na składanych, często takich krzyżakowych nogach. Był to właściwie stół, skrzynia, taki dwufunkcyjny mebel. Na skrzyniach stawiano, zaściełano, układano, siedziano, leżano, spano, jadano. W skrzyniach przechowywano, w jednych wyprawę, posag panny młodej. Stąd ich odmienna nazwa, nazywa się je właśnie skrzyniami posażnymi albo skrzyniami wiannymi. Ich dekoracja i symbolika, czasem rytowana, przeważnie malowana, odnosiła się w jakiś sposób do tej obrzędowości weselnej. W innych skrzyniach przechowywano zboża, mąkę, inne artykuły, w jeszcze innych cenne przedmioty, dokumenty, odzież, pościel. W skrzyniach były tak zwane półskrzynki, takie małe drewniane korytka, najczęściej ze swoim dodatkowym jakimś zamknięciem z pokrywą, gdzie panna młoda mogła przechowywać na przykład biżuterię, jeśli takową posiadała, sznury korali
i inne tego typu przedmioty. Skrzynie przenoszono, przesuwano, przewożono, stawiano jedną na drugiej, zamykano i zabezpieczano przechowywane w nich wszelakie dobra. Skrzynie były związane nie tylko z obrzędowością, nie tylko z tą funkcją przechowywania i zabezpieczania różnego rodzaju przedmiotów. Ich dekoracyjność, ich sposób wykonania również były jakimś wyznacznikiem statusu ich właścicieli. A ten status był bardzo różnorodny. Ja pozwolę sobie sięgnąć do notatek i przeczytam Państwu taki krótki fragment autorstwa Adama Fischera, który opisze ogólnie, jak układały się stosunki między ludnością polską a ruską. Pisze tutaj, że na wsiach występowała ogromna ilość drobnej szlachty, która pochodziła na przykład od dawnych mniejszych urzędników Rzeczypospolitej, od różnych dawnych załóg, jakkolwiek strój miała dość podobny do chłopów i odróżniała się nieraz tylko czapką, posiadała pełne poczucie swej odrębności, a zagrodowy szlachcic nigdy nie wchodził w mieszane związki małżeńskie. I dalej pisze pan Fischer, również wzdłuż Podkarpacia, od Sanoka aż poza Kołomyję mieszka szlachta. Powstała przeważnie z dawnego polskiego osadnictwa wojskowego, osadzanego tu przez królów polskich celem ochrony granic. Szlachta ta w miarę rozrastania się biedniała i chłopiała, w związku z tym traciła swoją polskość. O ile szlachta polska opierała się niekiedy ruszczeniu, chłop polski ulegał wynarodowieniu już w drugim pokoleniu i trwa to do dni dzisiejszych, a pisał to autor w roku 1939. Ale porusza też inną kwestię. Odnosi się do niej, mianowicie do kwestii wielonarodowości terenów, o których pisze. Bo przecież nie tylko Polacy i Rusini, zwani dzisiaj Ukraińcami, zamieszkiwali te tereny, ale również wspomniani już przedtem Ormianie i Cyganie, osadnicy niemieccy, czy na przykład ludność żydowska. I jeżeli chodzi o kolonistów niemieckich, to z kolei pisze tutaj następująco. Zwłaszcza w województwie lwowskim mieszkają w rozproszeniu koloniści niemieccy, z pochodzenia przeważnie Niemcy czescy lub z Palatynatu. Katolicy ulegają łatwiej polonizacji, ale prawie nigdy rutenizacji. Na Pokuciu mieszkają liczni Ormianie, ale głównie po miastach i miasteczkach, Kuty, Chorodenka, Śniatyn, Tyśmienica. W Haliczu mieszkają resztki Karaimów, ludu pochodzenia tureckiego. Warto by jeszcze może dodać, iż według spisu z 1931 roku w trzech województwach południowo-wschodniej Polski liczba ludności wynosiła 6 milionów 200 tysięcy, w tym prawie 3 miliony Polaków, bo 2 miliony 920 tysięcy i podobna, ale minimalnie mniejsza liczba Rusinów, 2 miliony 812 tysięcy. Co ciekawe, spis wykazał, że 448 tysięcy grekokatolików uważało się za Polaków. I spis ten, te dane, zadają tym samym kłam pospolitemu wówczas przekonaniu, że Polak to rzymski katolik, a Rusin to grekokatolik. Dlaczego akurat przywołałem te dane i te wypowiedzi badacza? Z tego powodu, że kiedy przyglądamy się skrzyniom i to właśnie temu bogactwu skrzyń ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie, możemy zauważyć ich niezwykłe zróżnicowanie. Są tutaj skrzynie, które różnią się przede wszystkim materiałem, z którego zostały wykonane. Różnią się konstrukcją.
Jedne są produkowane przez zakłady stolarskie, inne są wykonywane w sposób bardzo archaiczny, rzeklibyśmy nawet prymitywny, techniką ciesielską, tak jak się buduje dom i tak jak się kryje gontem. Są, można powiedzieć, budowane z takich podłużnych gontów. Różnią się kształtami podstawy, to jest bardzo ważne przy ocenie skrzyni. Różnią się malaturą, jej techniką, kolorystyką, ornamentyką, symboliką, schematem kompozycyjnym, użytymi motywami zdobniczymi. Podstawa skrzyni mówi nam bardzo dużo. Niektóre z nich stoją na takich dwudzielnych podstawach, bardzo charakterystycznych dla skrzyń z regionu rzeszowskiego. Z kolei skrzynie z rejonu lubaczowskiego, być może produkowane w Jaworowie, być może produkowane gdzieś w ośrodku lubelskim, ale też i Sokołowie małopolskim, bo tutaj te ośrodki promieniowały na okoliczne miejscowości. Skrzynie te należące do ludności uboższej nie posiadały potężnych, mocnych uchwytów do przenoszenia, w związku z tym, żeby je w jakikolwiek sposób przemieścić, to zaopatrywano je w drewniane kółka, na których je przetaczano. Zawiasy tych skrzyń, takie drucikowe, byle jakie, łatwo się wycierające i ulegające uszkodzeniu, bardzo marne zamki, często takiej ślusarskiej roboty z cienkich blaszek. Wszystko to wskazuje, że były one produkowane albo z przeznaczeniem dla ludności uboższej, albo wręcz były zamawiane, czyli obstalowywane przez osoby, które, być może młode dziewczęta, które chciały mieć taką malowaną skrzynię posażną, wianną, w której mogłyby ten swój posag złożyć. Ale nie stać ich było na drogie, potężne, mocne okucia kowalskie. Co ciekawe, takie okucia kowalskie, występujące przy skrzyniach o innej budowie, dłuższych, może bardziej pojemnych, stojących już nie na tych drewnianych kółeczkach, a na odmiennych zupełnie podstawach, dekorowanych o wyrazistej ornamentyce albo na nogach toczonych, być może należy wiązać właśnie z tą ludnością pochodzenia niemieckiego, z potomkami osadników niemieckich, którzy przywieźli ze sobą albo już gotowe wyroby z tych terenów, z których przyjeżdżali, albo przywieźli ze sobą umiejętność, technologię, wiedzę i pewną tradycję. I pomimo, że kolejne wyroby powstawały już na tych ziemiach, na przykład powiatu przeworskiego, chociażby w takich wsiach jak Markowa, albo w takich wsiach jak Feldbach, czyli dzisiejszy Potok Jaworowski przy samej granicy z Ukrainą, bo to też miejscowość, jak nazwa zresztą wskazuje, zasiedlona przez osadników niemieckich. Więc ta przywieziona ze sobą tradycja owocowała wykonywaniem skrzyń, które wydają się łudząco podobne do tych, które spotykamy w muzeach, czy w ogóle należących do tej tradycji niemieckiej. Trzeba jeszcze uwzględnić taki czynnik, jak przywożenie, nie nazwę tego szabrem, no ale jednak przywożenie różnego rodzaju przedmiotów, w tym również i skrzyń z tak zwanych ziem odzyskanych, z Polski Zachodniej powiedzmy, albo z północy, gdzie wypuszczano się po różne przedmioty i przywożono je. Ale bywały też oczywiście sytuacje odwrotne, że oto na terenie Rzeczypospolitej, w jej obecnych granicach, spotykamy, czy to w posiadaniu osób prywatnych, czy to już w zbiorach muzealnych, skrzynie, które są zupełnie obce na tamtych terenach, a ewidentnie wynika z deklaracji ich byłych właścicieli, że zostały przywiezione właśnie z terenów Podkarpacia. I mam tutaj na myśli takie obiekty, które z braku ilustracji tych
muzealiów pochodzących ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie ściągnąłem po prostu z internetu. I teraz może opiszę te skrzynie. W zbiorach Muzeum Kresów w Lubaczowie znajdują się szalenie interesujące skrzynie, które ze względu na swoją konstrukcję należy określić jako sarkofagowe. Ich rodowód jest naprawdę starożytny, bo sięga jeszcze starożytnego Rzymu i ich zasięg występowania pokrywa się mniej więcej z zasięgiem promieniowania oddziaływania Cesarstwa Rzymskiego. Natomiast one do Rzeczypospolitej trafiły najprawdopodobniej wraz z osadnictwem wołoskim i zapewne dlatego czasem określa się te skrzynie, ten typ sarkofagowy, jako skrzynie wołoskie, wałaskie. Mówi się też o skrzyniach kobylastych albo kobyłczastych. One są zdobione w sposób bardzo prymitywny. Może też i dlatego, że wykonywane z drewna bukowego, bardzo twardego, były po prostu rytowane. Czasem zdobiono je w ten sposób, że materiał kopcono w ognisku i na tej czarnej powierzchni rytowano takie świeżutkie, jaśniuteńkie ornamenty, które bardzo dobrze kontrastowały i były eksponowane świetnie na tym czarnym tle. Czasem smarowano te skrzynie sokiem z jagód, również ciemnym, i znowu właśnie rzezano, rytowano. A co rytowano? Ornamenty geometryczne, zygzaki różnego rodzaju, kręgi solarne, słynną rozetkę, która jak Karpaty długie i szerokie występuje, ale absolutnie nie jest elementem wyłącznie karpackim i nie da się tego zawłaszczyć, bo jest to element zdobniczy, który bardzo często spotykany jest we wszelkiego rodzaju ornamentyce gotyckiej. Te skrzynie o charakterystycznych, mocarnych czterech nogach i takim wypełnieniem pól właśnie ciesielskim budowane są tak jak małe domki. Ich dwuspadowe albo wypukłe pokrywy tworzą swoiste daszki. Czasem oczywiście spotykamy pokrywy już bardziej płaskie, ale charakterystyczna budowa tego najważniejszego elementu skrzyni pozostaje bez zmian. Tutaj kolejna, którą prezentuję, pochodzi tym razem ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Gorlicach. Natomiast jeszcze kolejna o troszeczkę odmiennej konstrukcji pokrywy i zaopatrzona w taki haczyk, jakiś rodzaj uszka do zamykania żelaznego, ale raczej do zawiązywania po prostu rzemieniem albo sznurkiem, pochodzi ze zbiorów muzeum w Kętach. Ta skrzynia jest skrzynią na zboże i właściwie tutaj od Krakowa do terenów Podkarpacia nazywana bywa sąsiekiem. Mniej więcej tak, jak ta część stodoły po lewej i prawej stronie tak zwanego boiska, prawda, czyli tego szerokiego przejścia przez stodołę. I one służyły już oczywiście nie jako skrzynie domowe, nie do przechowywania ubrań czy innych cennych przedmiotów, tylko zboża, kaszy, mąki, czasem dwóch gatunków wtedy były wewnątrz dzielone. Ja bardzo żałuję, że nie mogłem tej prezentacji zilustrować zdjęciami, czy chociaż opisami tych obiektów zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie, ponieważ obiekty te są szalenie interesujące, ale może to i dobrze. Może pokazuje to pewną pustkę i pewną zasygnalizuję konieczność, żeby tymi skarbami, ich wyglądem i tym, co z tego wyglądu, a więc właśnie z tej konstrukcji, tego materiału, tej obróbki kowalskiej, tego podziału płyty czołowej, bocznych, ornamentyki, co można wyczytać, czego się można dowiedzieć, kim byli
posiadacze tych skrzyń. Czy to były dziewczęta z polskich rodzin, czy właśnie osadników niemieckich, może już spolszczonych, może to były młode Rusinki. Wielką niewiadomą jest, w czym swoje wiano i posag przechowywały dziewczęta z rodzin żydowskich, ponieważ nie znajdują, nie odnajdują żadnych charakterystycznych czy jednoznacznie wskazujących na używanie w rodzinach żydowskich jakichkolwiek elementów w materiałach, książkach o kulturze Żydów galicyjskich. Jeśli chodzi o wyroby z drewna, prawie nie odnajdujemy żadnych informacji na ten temat, ani żadnych ilustracji, więc pozostaje to takim pustym obszarem, który należałoby też zbadać i opisać. Jedyną skrzynią typową dla regionu Lubaczowa, Oleszyc, być może właśnie takiej jaworowskiej roboty, jak wspomniałem, jest skrzynia pasażna, która obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Z opisu dokonanego przez pracownika naukowego Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wynika, że skrzynia dotarła tutaj wraz z przesiedleńcami z akcji Wisła, aż z południa Polski, z miejscowości Wólka Żmijowska w powiecie lubaczowskim i znajdowała się w posiadaniu rodziny od co najmniej trzech pokoleń. Tego typu skrzyń o podobnej konstrukcji, podobnej budowie, podobnej ornamentyce, może zróżnicowanej ze względu na charakter ornamentu floralnego, geometrycznego, ze względu na kolorystykę, być może też ze względu na przygotowanie, jakieś białkowanie, prawda, i dekorację malarską powierzchni. Jest bardzo wiele w zbiorach lubaczowskiego muzeum i te skrzynie są najbardziej charakterystyczne dla tego regionu. Podejrzewam, że po obu stronach obecnej granicy polsko-ukraińskiej. Byłbym wielce rad, gdyby właśnie skrzynie jako przedmioty w szczególny sposób pokazujące i nie ulegające tak wpływom zewnętrznym, jak ornamentyka kilimów, jak nawet dekoracja owej ceramiki pokuckiej, o której wspominałem, a więc gdyby właśnie skrzynie stały się pierwszym, może takim wyjściowym przedmiotem badań i opisów i zostały w sposób należyty i szeroko wyeksponowane, pokazane światu, bo wydaje mi się, że ze względów, o których zaledwie tylko napomknąłem, są tego warte. Dziękuję.